Witam Was na naszym kanale. Mam na imię Wojtek i opowiem Wam dzisiaj o jednym z naszych urządzeń, jakim jest kocioł Eco Condens Next. Zapraszam. Zanieczyszczenie hałasem stanowi obecnie niezwykle poważny problem. Dlatego wybierając kocioł kondensacyjny, warto zainwestować w urządzenie, które emituje jak najmniej decybeli. Takim właśnie urządzeniem jest kocioł Eco Condens Next. Cicha praca urządzenia jest niezwykle ważna, szczególnie w przypadku, kiedy kocioł nie jest zamontowany w kotłowni. Dlatego, aby obniżyć poziom głośności, zastosowano w kotle Eco Condens Next niezwykle efektywny system wygłuszenia, który pozwala na zmniejszenie hałasu emitowanego przez urządzenie do zaledwie 37 dB. Porównując to z innymi sprzętami, jest on nawet cichszy od lodówki. Kotły z serii Next dostępne są zarówno w wersji jednofunkcyjnej, jak i dwufunkcyjnej. W przypadku kotła dwufunkcyjnego z przepływowym podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej, wysoki komfort zapewnia zwiększona moc wymiennika właśnie na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Niezwykle cichą oraz płynną pracę kotła Eco Condens Next zapewnia płaski palnik Ceramat, którego specjalna konstrukcja oparta na włóknach ceramicznych pozwala na stabilną pracę urządzenia przez cały okres jego użytkowania. Palnik Ceramat charakteryzuje się szerokim zakresem modulacji, co jest niezwykle istotne w przypadku nowoczesnych budynków energooszczędnych o niskim zapotrzebowaniu na ciepło, ponieważ im większy jest zakres mocy, tym kocioł łatwiej dopasuje się do danego zapotrzebowania na ciepło. W kotłach Next zastosowano nowoczesny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, charakteryzujący się wysoką sprawnością oraz odpornością na korozję i zakamienienie. Eco Condens Next to nie tylko nowoczesny i ekologiczny kocioł, ale również źródło ciepła przyszłości, ponieważ dostosowany jest do spalania gazu z dodatkiem 20% wodoru. Zasilenie kotła taką mieszanką pozwala na zmniejszenie emisji CO2, co jest niezwykle istotne dla środowiska naturalnego. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam dzisiaj nasze urządzenie. Jeżeli macie pytania, zadajcie je w komentarzach. Do zobaczenia!